Piękna pogoda, czas letni sprzyja częstym wycieczkom rowerowym. Jak wygląda sytuacja poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym? Przede wszystkim rowerzysta powinien w tym ruchu drogowym zachowywać się tak samo jak każdy kierowca, czyli jechać tą samą stroną jezdni, oczywiście być tutaj oznakowanym odpowiednio, czyli też wyposażonym w elementy odblaskowe. No i rower również powinien być oświetlony, wyposażony w światełka z przodu, z tyłu. No i pamiętać kierowca powinien o tym, że jeżeli skręca w prawo bądź w lewo, powinien sygnalizować to z wyprzedzeniem, tak żeby kierujący samochodem, który jedzie z tyłu albo z przodu, żeby wiedział, że taki manewr będzie wykonywany i żeby nie doszło do jakiegoś zderzenia, właśnie jakiejś kolizji drogowej, czy jeszcze poważniejszego wypadku. Pamiętajmy, że po chodnikach można jeździć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a droga, którą pojazdy się poruszają i tam dopuszczalna prędkość dla pojazdów przekracza 50 km na godzinę. Wtedy dopiero taki rowerzysta może wjechać na tak szeroki chodnik i po nim poruszać się swobodnie. Ta piękna pogoda, pora letnia sprzyja nie tylko wycieczkom rowerowym, ale niestety też takim przykrym zdarzeniom jak kradzież roweru. Czy istnieją jakieś takie podstawowe zasady, które pomogą uniknąć tego przykrego zdarzenia? Przede wszystkim każdy rowerzysta powinien pamiętać, że rower to jest jego mienie i powinno nam zależeć na tym, aby to mienie nie zostało skradzione. Więc dobrym przykładem tutaj będzie wyposażenie się w takie urządzenia, które pomagają i zabezpieczają nasze rowery przed kradzieżą, jakieś blokady czy też tak zwane uloki. To są najlepsze w sumie blokady dla takich rowerów i one faktycznie dają największą pewność, że jeżeli przymocujemy rower taką blokadą do elementu stałego budynku, czy to w piwnicy, czy gdzieś w domku, czy w garażu, ale do elementu stałego, to ten złodziej nam tego roweru nie ukradnie. No i druga sprawa, lekkomyślność niektórych kierujących rowerzystów, gdzie zostawiają te rowery pod domem, na klatce schodowej, ale nie przypięte do niczego, po prostu, bo wydaje nam się, że jak wejdziemy do domu na minutę, bo coś zapomnieliśmy i zaraz wrócimy, to ten rower nadal będzie na nas czekał. Niestety w wielu przypadkach jest to niemiłe doświadczenie, ale już spotkało to sporo osób. Właśnie takie pozostawienie roweru powoduje, że rower no, nie znajduje się w tym samym miejscu, w którym był, a my musimy po prostu ewentualnie starać się odzyskać rower bądź ewentualnie kupić nowy. Statystyki niestety mówią, że rowerzyści często stają się też ofiarą wypadków drogowych. I właśnie ja chciałabym zapytać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jakie są zasady oznakowania roweru, a przede wszystkim rowerzysty, o czym powinien pamiętać, żeby był widoczny? No przede wszystkim rower powinien być oświetlony, wyposażony w elementy odblaskowe. Natomiast sam rowerzysta również, właśnie najlepiej, jeżeli by posiadał kamizelkę odblaskową, posiadał dodatkowo odblaski, które można sobie przymocować na rękawie bluzy, na ręce, bądź właśnie na nogawkach spodni. Tak dobrze oznakowany rowerzysta na pewno będzie bezpieczny. Istnieje możliwość znakowania rowerów, że tak powiem, za darmo, żeby zapobiec potencjalnej kradzieży? Od 6 lat Wejherowska Straż Miejska specjalnym tajnopisem znakuje rowery i inne wartościowe przedmioty. Przez to 6 lat oznakowaliśmy ponad 700 rowerów i około 100 innych wartościowych przedmiotów. Są to m.in. laptopy czy telefony komórkowe. Znakowania można dokonać w Straży Miejskiej całą dobę na okrągło. Strażnik specjalnym tajnopisem nanosi numer na ramię bądź w innym miejscu, który nie jest znany sprawcy. Potem rejestruje w specjalnej książce i rejestruje także rejestrację tego roweru w komputerze. Wiadomo, że jeśli potencjalna osoba chce u nas rejestrować rower, czyli oznakować go dodatkowo tajnopisem, musi przynieść dokument, który świadczy o tym, że rower ten stanowi jej własność, bądź dowód osobisty. Bo zdarzyłoby się tak, że oznakowalibyśmy rower na przykład złodziejowi, a to jest po prostu niemożliwe. Znaki, które strażnik nanosi, są znane tej osobie, która dała rower do znakowania.
Plany Wejherskiego Towarzystwa Cyklistów na 2009 rok przedstawią się następująco. Tak jak w zeszłym roku mamy zamiar przeprowadzić cykl Bezpieczny Rowerzysta, ale w odróżnieniu od zeszłego roku nie będzie to 6 wyjazdów, tylko 4. No niestety plany pokrzyżowały tutaj różne rzeczy niezwiązane ze stowarzyszeniem, musieliśmy troszeczkę to obciąć. Wszystko tak jak w zeszłym roku będzie podane albo na naszej stronie www.tcwejher.pl, albo też na plakatach, na słupach w całym mieście, na przystankach. Zobaczymy gdzie jeszcze. No i najważniejsza rzecz to 11 z kolei wejherowski wyścig rowerów górskich, niezmiennie jesienią. Jest już termin ustalony, prawdopodobnie się nie zmieni, to jest 13 września. Miejsce prawdopodobnie też nie ulegnie zmianie, będzie tak jak w zeszłym roku, nie wcześniej, czyli na stadionie za hotelem Bliza. Bezpieczny rowerzysta generalnie ma promować tutaj bezpieczne poruszanie się po drogach na rowerach, czyli przede wszystkim mam nadzieję, że i w tym roku uda się przeprowadzić konkursy związane z przepisami dotyczącymi poruszania się właśnie na rowerach. Kto był w zeszłym roku, to wie, to będzie prawdopodobnie podobnie wyglądało. Przewidujemy również atrakcyjne nagrody, tak jak to miało w zeszłym roku miejsce. No i będą również przystanki na trasach z ogniskiem, z pieczeniem kiełbasek. I wszystko w formie rajdów, nie ograniczamy tutaj nikogo, każdy może wziąć udział w ramach wyjazdu, który jest bezpłatny, to należy podkreślić, otrzymuje się pakiet ubezpieczeniowy, otrzymuje się jakiś gadżet, no plus możliwość udziału w tym konkursie, plus posiłek na trasie, wszystko to kompletnie za darmo. W ramach WTC jeszcze tutaj już może nie tak bardzo oficjalnie jak Bezpieczny Rowerzysta, promujemy też takie wyjazdy bardziej wieczorne, z racji tego, że no nie każdy ma w ciągu tygodnia czas, żeby na ten rower się wybrać wcześniej, więc tak zbiórki, tak jak dzisiaj właśnie koło godziny 20-21 i przez kilka godzin gdzieś się tutaj w okolicach najbliższej Wejherowa poruszamy. Najczęściej właśnie drogami asfaltowymi, z racji tego, że nocą są bezpieczniejsze dla rowerzysty niż w dzień, bo jest znikomy ruch samochodowy i rowerzysta jest lepiej widoczny w nocy właśnie, o ile oczywiście warunek jest taki, jest prawidłowo oświetlony, prawidłowo oznakowany, ale też również są to wyjazdy całkowicie leśne, mamy porządne oświetlenie, także nie zgubimy się, zawsze wracamy do celu, nikogo na trasie nie zostawiamy, dostosowujemy się z wyjazdami zawsze do tych najsłabszych, nie musimy jechać w jakimś tam określonym celu do konkretnego miejsca, jeśli ktoś po prostu czuje, że nie da rady, to nie ma problemu, zwalniamy, zawracamy i trasę skracamy. Członkiem WTC może zostać praktycznie każda osoba pełnoletnia, nie stawiamy tutaj żadnych ograniczeń, nawet teoretycznie mogłaby w sumie nie jeździć na rowerze. Niemniej jednak oczywiście preferujemy tutaj takie osoby, które by aktywnie uczestniczyły w życiu WTC i również w tych wyjazdach.